ograniczenie do 40. Zwalniam. 40 nas obowiązuje do tego właśnie skrzyżowania, które teraz minąłem. Prawy pas mam zajęty przez parkujące pojazdy. Wobec czego pas sobie zmieniłem. Powrócić możemy już za skrzyżowaniem z ulicą Młodych. Tutaj musimy włączyć kierunkowskaz, ponieważ nasz pas, którym jechałem, był pasem zanikającym w tym miejscu. W tym momencie jesteśmy na odcinku dwukierunkowym w ulicy Kasprzaka. Oczywiście nawierzchnia drogi tutaj nie jest zbyt ciekawa. Dużo dziur nierówności, szczególnie nierówności. Przed nami za zakrętem skrzyżowanie z ulicą Laski. Skrzyżowanie dosyć trudne, oczywiście dla tych, którzy z ulicy Laski, szczególnie od ci, którzy po naszej lewej wyjeżdżają. Zakręt, który właśnie pokonaliśmy, znacznie ogranicza widoczność. Źle widać pojazdy jadące od Gołonoga w kierunku Buty. Generalnie ulica Kasprzaka nie jest ulicą trudną do przejazdu. Natomiast w godzinach szczególnie dopołudniowych powiedziałbym, że tutaj ruch jest umiarkowany.